Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj słuchajcie, F1 2021, kariera dwuosobowa. Jesteśmy już w czwartym odcinku tej serii. Ze mną na kanale Chałubica. Dzień dobry. No i zaczynamy, słuchajcie. No, będziemy walczyć o to, żeby wreszcie coś tutaj zespół Ferrari naprawdę zaprezentował. Na razie porównanie niestety z George'em Russellem bardzo słabe. No dobra, możemy lecieć. Kurde, my setupów nie mamy. O kurde, to ja już mogę lecieć, a ty? Ja jestem gotowy, no. No dawaj. Mam nadzieję, że wiesz. No to będzie to. To już się wyciszamy już od teraz? No, znaczy, wiesz, nie musimy się wyciszać. Nie ma takiej potrzeby. No dobra. To dawaj, bo za dobra, konfiguracja 16, 15, jest. 15 sekund, 14, 3. Dobra. Powodzenia. Błąd popełniłem. Nerwowo strasznie. Też? Tak. Sekcja zamkowa. Tak. Trzydzieści osiem cztery. Jak u ciebie poszło? 38,5 chyba. Albo 6. Ja zrobiłem 38,4 z błędem. Trzecie miejsce! A Mercedesy równo pojechały. Co jest? O, niedużo brakowało. No dobra, no ale jest już jakaś szansa. Tak jest. Wiesz co, ja się zastanawiałem wcześniej, żeby czy nie pojechać na medach, tak szczerze. Pokonałem Sebastiana. Ja ten Russella też mi się udało, na szczęście. Dobra. Jeszcze tu jedną rzecz sobie. O, dobra, już. A ty tam dużo błędów popełniłeś, czy nie? Nie, no miałem nerwową strasznie, drugi sektor. Byłem zdziwiony, że w pierwszym sektorze bez fioletu i psychicznie to spowodowało, że... Bo ja zabrałem tobie fiolet w pierwszym. To spowodowało, że drugi sektor troszeczkę nerwowo. Mam nadzieję, że zdobędziemy tutaj ze 30 punktów. Byśmy się ładnie podciągnęli jednym wyścigiem. No, przydałoby się. No, bardzo. Ej, ale dziwnie będzie pod koniec sezonu. Jedziesz USA, Meksyk, Brazylia i nagle Australia. Przedostatnia w sezonie, nie? Tak dziwnie będzie. Dobrze, lecimy? Mhm.
Już się wyciszać, nie? With the drivers currently lining up on the grid, it's almost time to begin today's race event here. We're on the winding streets of Baku. Baku City Circuit then, an unpredictable 3.7-mile track around the streets of the Azerbaijan capital. 20 turns for our drivers to navigate today, including the infamous Turn 8, one of the tightest and most challenging corners of the season. Also here, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Esteban Ocon. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed, they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have the engineer, Perez, Lando Norris, and Ricciardo, Verstappen, Bird, Tsunoda, and Lance Stroll, Vettel, Gasly, Fernando Alonso, and Giovinazzi, Raikkonen, Mazepin, Mick Schumacher, and George Russell. Latifi and Esteban Ocon. No, to prawda. Kurde, zastanawiam się, czy blisko było do 1-2. Zastanawiam się, czy softy karty, czy softy medy wziąć. Czy jeszcze inaczej pojechać w ogóle. Softy karty, czy softy medy, medy, bo to jest niby 7 sekund. Ty, kurde, krótsze jest to. To. A to da się coś jeszcze zyskać? Jedną tysięczną i będą te opony lepsze. Dobra. Ja już mam strategię. A jak tam u ciebie? Ja wziąłem softy medy medy. Zobaczymy. Ja też. Aczkolwiek nie wolę hardy, no ale może się coś zmieni jeszcze. Powodzonka. Oho. Super. Żyjesz? Żyję, ale Verstappen mnie zahaczał. To dosyć hardkorowo. Ale jedziesz dalej? Nie no, zablokowaliśmy się z Verstappenem. Jeśli teraz wyjedzie safety normalny, to masz jeszcze szanse jakieś? Nie wiem, zobaczymy. A uszkodziłeś się? Tak. Mocno, słabo. Żółte, limonkowe mam prawe skrzydło. To musisz dojechać do tych medów, wiesz o tym? No chyba nie mam wyboru. I tam wymienić skrzydło dopiero. No najlepiej by ogólnie chyba było, nie? Ja jeszcze przedłużyłem sobie... Nie, dobra. Ale ciężko się jedzie bez tego. Będziesz, no, pojedziesz chwilę wolniej, ale no, na pewno nie odrobisz tyle. No, ten, dokładnie. Nie? Nie no, spróbuję. Nie ma wyboru. 4 krążenia musisz pojechać na tym. Troszkę jest bardzo dużo na tym strefie. Co mnie martwi. Nie no, co on zrobił? Nie no, po prostu ja nie mogę z tymi botami jeździć tam. Nie no. No na prostej podcień. No na prostej mnie podciął z tyłu. I poleciałem w bandę. Oj. Teraz...
Rysło mnie zahaczył. Czyli na... A, szkoda. Nie no, masakra. Masakra. A miało być tak dobrze. No było dobrze, no, w miarę, powiedzmy. Jeszcze po tym pierwszym może jakoś bym się podniósł. No ale teraz nie, to Schumacher chyba. Mówiłeś, że... Aha, dobra, nic. Kurde, no nie mam tempa na podium. Trochę boli. Muszę palić teraz cały ERS. Po skrzydle. I po... 5 sekund, jest safety car? Tak, jest safety. 5 sekund, bardzo lekko uszkodzoną podłogę. Medy, tak. Tam była moja wina, niestety. Tak, zespinowałeś na wyjściu. No by spinowałeś. Szkoda, bo byłeś blisko Pereza już. A teraz muszę zjechać. Jakby jeżeli oni, nikt nie zjedzie z nich, to ja mogę być w dobrej sytuacji, nie? W najlepszej sytuacji to jest Schumacher, który jedzie na twardych oponach i no, powinien dostać dyskwalifikację. Niestety. Też teraz powinien dostać dyskwalifikację za to, co zrobiłem. Z Gaslym. No, Dom Gaslym, nie wiem, kto to był. Paliwo myślisz oszczędzić? No może, dobra, ja muszę iść na chwilę, zaraz wrócę. Oj, dupa. Ajajajajaj. Aj,
Jedź, Ricardo, no jedź. Co za... A. Co on robi? Ja pierdzielę! Coś się stało z przodu. To nie tak miało być.
jest rekord w pierwszym sektorze. O, a co to się wydarzyło, że ty na końcu jesteś? Jak był restart, to już wszyscy nagle przyspieszyli, już jechaliśmy normalną prędkością wyścigową i ktoś normalnie tam zahamował i sobie uszkodziłem skrzydło. Ale już nadrobiłem 9 sekund w niecałe 3 okrążenia. Robię teraz fastest lapa. Może się uda zrobić fastest lapa. A oni są tam zbici? Ktoś blokuje? Jak to tam z tyłu wygląda? Już patrzę. Nie, no spokojnie, tam do Mazepina no, powinieneś dojść, tak? Przez w sumie sporo okrążeń. Wiesz co, ja będę dosyć walczył szybko. O punkt. No to jedziesz. Znowu rekord w pierwszym sektorze. Co ty masz medy? To można no. Jeszcze zobaczyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Opony. Nie, no to masz najświeższe z całej stawki. Bo zjechałem... Mówiłem, już tam na restarcie dosłownie, już na tej długiej, prostej byliśmy. Mhm. Czy ledwo zdążyłem w ogóle zjechać od razu do pitu? Nie no, zbita jest stawka na razie, więc jest duża szansa. Już odrobiłem, zobacz ile. No. Dwie dziesiąte gorzej. Dobrze, że mi tam blokują, nie? Ale jak uciekli top 3, jak uciekło, nie? To oni w ogóle mają tempo nie do ten, nie? Mhm. No jest takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu kierowców w sumie. Zwiało. A mam dalej 5-sekundówkę, iż walnąłem w Norrisa, nie? Mhm. Albo dostałem, jak wjeżdżałem do pitu, już nie pamiętam. Nie, dostałeś za zderzenie w Gasly'ego, moim zdaniem. Odczekałem. Jak spina walnąłeś, to wiesz, chciałeś ruszyć, a akurat Gasly w ciebie. Ale to widać w tym, to widać, jak wejdziesz opcję z dyrektor wyścigu i ta zakładka na prawo. To tam widać wszystko, ostrzeżenia, kary i takie rzeczy. Mhm. Blisko bandy. A czy tam do walnięcia? Tak wyglądało, jakbyś walnął. Bo tam kontakt był. No. Iskry poszły w każdym razie. No. Tylnej opony. Ale uszkodzenia żadne. No to dobrze. Dobra, no jeszcze kawałeczek. W takim tempie mam szansę na punkty, nie? Jadę medy. Co teraz będzie? Softy jeszcze będą. Thank you.
Poprawiłem się o 40 tysięcznych, ale już to straciłem. O, widzę już. No, miałeś fioletowy. No. Także tego. O. Bo wiesz co, ja się zagapiłem teraz niestety. Czy to by było teraz w 100% moja wina, bo się zapatrzyłem na prawo na MFD. Naj. Miałbym medysoft, już odrobiłem całą stratę. Tak się będę musiał męczyć na hardach teraz. Tylko żeby ten VST trochę potrwało, żebym aż tak dużo nie stracił, nie? Chociaż... Czy ja wytrzymam 16 na medach? Ty, to jest możliwe w sumie. Ale nie będę ryzykował, nie? No, ja tam w Azerbejdżanie. Czekam. No, mogło się to skończyć, powiem ci. Wiesz co, jeżeli coś tam się podzieje tak tam z przodu, to jeszcze jest jakaś szansa na dobry wynik. Jest jeszcze, to nawet nie jest połowa wyścigu. A ja już nie zjeżdżam do boksu, chociaż mega dużo tracę teraz. Nie, no jak pojedziesz bez błędów, to po 10 kółkach powinieneś być blisko. Ale jeszcze trzeba zakładać, że oni będą zjeżdżali na 100%. A ja już nie będę. Więc jeszcze są szanse na punkty, jakby nie patrzeć. No. Nie? Ale te hardy są mega ciężkie. No poczekaj, daj im, one tak na trzecim, czwartym kółku zaczną gadać. A w jakim sensie gadać, że będą dobre czy słabe? Nie no, że zaczną kleić, no. No tak, Schumacher może nie zjechać, chociaż nie, no musi zjechać na 11, na 11 okrężeniowe już. Już zaczynają puszczać mi te opony. Tak. Vettel na softach. On jedzie hardy softy. Cały? Nie. Jadę bez lotki, pieprzę to. Nie mam już nic do stracenia. No to mam po wyścigu. No na to by wychodziło niestety. No. Master plan is out. I znowu muszę oglądać tą twarz. Toto Wolfa. Liczymy teraz na Kanadę. Nie no, przecież naprawdę no. Sobie zobaczysz później co się stało. No, jadę wieś prosto. Nie wiem co tam Schumacher zrobił. No, zbliżał się do mnie na tyle, że mnie podciął po prostu w którymś momencie. A ja wiesz, a nie, mnie od razu odbiło w bandę, tak wiesz, nagle jedziesz i nagle cię odbija w bandę. Praktycznie nie miałem szans żadnych zareagować. Czy co? Jak Verstappen? No, że polecieliście jak Verstappen? No, tylko że wiesz, tu bandę miałem metr od siebie, nie? Specjalnie jechałem bliżej prawej strony, żeby ich puścić z lewej, no i... Jakim cudem, jak byłeś z metro od bandy, to się rozwaliłeś? No bo jechałem na prostej z start meta, tak? Zbliżałem się już praktycznie do zakrętu.
Ale jeszcze daleko było do tego zakrętu. I nagle, wiesz, mimo że mówię, cisnąłem w miarę ostro, tylko nie miałem już ERS-u wcisniętego, to nagle lecisz w bandę. Po prostu. Okej. Well, things didn't really go your way today. Let's have your tea. Znowu wywiadzik. Do you have any comments about the collisions? Mam dyktuję chociaż. You lost your teammate today. Was it just not your day? Great. Well, that's everything. Szybko poszło. Nie, no i przegrałem. No.